Zderzenie szynobusa z autem na przejeździe kolejowym. Podkarpackie, w zderzeniu szynobusa i auta osobowego zginęła jedna osoba. Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło we wtorek rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Antoniówce Koło Zaklikowa na Podkarpaciu. Szynobus uderzył w hyłnę, który wjechał bezpośrednio przed jadący skład. Jak podała podkarpacka policja, do wypadku doszło około godzina. 7. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Hyundai'em, z tablicami rejestracyjnymi z powiatu kraśnickiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał tuż przed szynobus relacji Lublin-Rzeszów. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł 45-letni właściciel pojazdu, napisano w informacji. Szynobusem podróżowało kilka osób, żadna z nich nie odniosła obrażeń. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że maszynista był trzeźwy. Jak przekazała policja, na miejscu wciąż pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.